wydaniu kroniki, pobiegamy na nartach podczas biegu jaćwingów. Zobaczymy, kto startował w 7 zimowych mistrzostwach gołdapi w pływaniu. Pośmiejemy się przy kabarecie Czesław. Sprawdzimy, kto wygrał kolejną edycję mini playback show. Dowiemy się, co niektórzy sądzą na temat promocji turystyki, kultury i sportu w naszym mieście. Oraz przeniesiemy się w krainę poezji za sprawą Waldemara Snarskiego. Józef Łuszczek, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata w narciarstwie biegowym, był gościem tegorocznej edycji biegu jaćwingów. Pierwszego dnia odbyły się wojewódzkie mistrzostwa w narciarstwie, zaś drugiego sztandarowy bieg na 20 km. Wśród startujących nie zabrakło zawodników z zagranicy. Życzenia zapału, powodzenia, sportowej rywalizacji popłynęły z ust gości i władz. No życzę Wam walki dzieci. Może się doczekam jeszcze, że zobaczę Was w telewizji. Życzę Wam udanych zawodów, bierzcie przykład z naszego mistrza i życzę Wam, żebyście za kilkanaście lat mogli takie widokówki rozdawać. Dziewięć utworów w młodzieńczych aranżacjach mogliśmy zobaczyć podczas kolejnej edycji mini playback show. Nie zabrakło hitów oraz klasyki. Na wszystkich występujących czekały nagrody. Kończąca w tym dniu 10 lat Zosia Sidor wygrała tegoroczną imprezę. Około 150 zawodników stanęło do rywalizacji podczas 7 zimowych mistrzostw gołdapi w pływaniu. Organizatorem zawodów był kompleks sportowo-rekreacyjny. Jak mówi Marian Mioduszewski, kierownik kompleksu, najbardziej cieszy, że z roku na rok poziom pływania dzieci i dorosłych jest coraz lepszy. A do dzisiejszej imprezy zgłosiło się aż 151 zawodników, a więc mamy taki swoisty Gołdapskie wieczory kabaretowe powróciły, a wraz z nimi do gołdapi ponownie zawitał kabaret Czesław. Skecze powodowały salwy śmiechu. Jak pan zadzwoni, jak pan nie ma telefonu? Ojejku, proszę pana, zapewniam pana, że mam telefon. Tak się panu wydaje. Kolejne starcie z kabaretem planowane jest na koniec marca. Wróżbita Wojciech nie wróży z fusów, bo pije tylko herbatę i tę dodatku ekspresową, dlatego powróżymy panu z tak zwanego szczura. O promocji, turystyce, sporcie, kulturze rozmawiano podczas spotkania zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap. W wydarzeniu udział wzięły podmioty turystyczne i okołoturystyczne. Bardzo cieszę się, że nasz ludzi z Państwa odpowiedziało na nasze zaproszenie. Dyskutowano na temat opłaty uzdrowiskowej, kalendarza imprez i współpracy. W świat poezji wprowadziła nas Biblioteka Publiczna w Gołdapi dzięki zorganizowanemu pod koniec lutego recitalowi. Posłuchać można było Waldemara Snarskiego. Korowody w urojonych alejach chcę odbicia. Artysta wykonywał m.in. ballady Leonarda Coena, piosenki Edwarda Stachury i Marka Grechuty. To syte, to znów głodne i twój śmiech i płakanie nie odpłynie, zostanie. Za chwilą chcę znów biec. Kto smaruje ten hasło dzisiejszy imprezy? Ja myślę, że
chciałem pozdrowić wszystkich kolegów na wolności. Dziękuję. Elegancko. Dzień dobry. Dlaczego? Słuchaj. No, ty. A,